Ojczyzno moją, ojczyzno moją jest wolno ciebie. Przytułek cichy znowej młodości ziemskiej, anielskiej. Ojczyzno moją, ojczyzno moją jest wolno ciebie. Przytułek cichy znowej młodości ziemskiej, anielskiej. A teraz poproszę pana Stanisława Dębskiego i Związek Strzelecki Strzelec o przeprowadzenie apelu poległych. Strzelec, baczność! Apel poległych, Jabłoniec, 11 grudzień 2011 rok. Zgromadzeni na wzgórzu Jabłoniec na uroczystym apelu w 97. rocznicę ostatniego boju słynnej bitwy pod Limanową, która została rozegrana w dniach od 8 do 12 grudnia 1914 roku, przywołajmy bohaterów tych historycznych wydarzeń. Ciebie wyzywam, generale Józefie Roth von Limanowa, dowódco Grupy Armijnej Wojsk Przymierzonych Austro-Węgier, Niemiec i Legionów Polskich. Stań do apelu! Wodroni! I ciebie wzywam, komendancie Józefie Piłsudski, późniejszy marszałku Polski, wskrzesicielu niepodległego państwa polskiego, któryś w grudniu 1914 roku przebywał w Limanowej i walczyłaś w jej okolicach. Stań do apelu! Chwała bohaterowi! Was wołam, legioniści polscy, Edwardzie Rydzu Śmigły, późniejszy marszałku Wojska Polskiego, Tadeuszu Dąb-Biernacki, Grocie Skotnicki, Norwidzie Neugebauer, Gustawie Konstanty Orliczu Drescher, Sławoju Zwierzyński, Kazimierzu Sosnkowski, Władysławie Zygmuncie Belino-Prażnowski i was wszystkich innych, którzy na przełomie listopada i grudnia 1914 roku sławiliście się w bojach na Przełęczy Chyżówki, w Słopnicach, na Wysokim Czeczewinie, Marcinkowicach i Pisarzowej. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, pułkowniku Otmarze Mur von Limanowa, który prowadząc swych dzielnych huzarów z 9. Cesarsko-Królewskiego Pułku Grafa Nadażdy z Szapronia 11 grudnia 1914 roku na Jabłonieckim Wzgórzu oddałeś swe życie. Stań do apelu! Polek na polu chwały! Was wołam, dzielnych huzarów z 10. Pułku Huzarów Wilhelma Sekesz-Fecherwaru, z 13. Pułku Huzarów Jazygów i Kumanów, z 3. Pułku Huzarów Honwedu z Szegedu oraz poległych w tym boju podwładnych Otmara Mura. Stańcie do apelu! Polegli na polu, chwały! Was wzywam, generałowie, oficerowie, podoficerowie i szeregowcy wojsk austro-węgierskich, wśród których byli Austriacy, Czesi, Węgrzy, Ukraińcy i Polacy, a którzy poświęciliście swe życie na froncie zachodniej Galicji w 1914 i 1915 roku. Stańcie do apelu! Ciebie wołam, Franciszku Molnarze, pisarzu węgierski, któryś swoimi korespondencjami do ówczesnych gazet sławił boje pod Limanową i nasze miasto. Stań do apelu! Cześć jego pamięci! I was wzywam,
generałowie, oficerowie, podoficerowie i szeregowcy 47. Pruskiej rezerwowej dywizji piechoty zwanej Żelazną, rekrutującej się w części z Polaków z terenów Wielkopolski, walczącej głównie w rejonie Leszczyny, Łąki Dolnej, Żegociny i Rajbrotu. Stańcie do apelu! Cześć, Filipajci! I was wzywam, generałowie, oficerowie, podoficerowie i szeregowcy Imperialnej Armii Carskiej, 9. Armii generała Platona Łęczyckiego, 8. Armii generała Aleksieja Brusiłowa, 3. Armii generała Radko Dmitriewa i 10. Dywizji Kawalerii generała Fiedora Kellera, wśród których byli też Polacy jako poddani carscy. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was wołam! Do was wołam. Wszyscy polegli w operacji Limanowsko-Łapanowskiej, to jest 50 tysięcy Rosjan i 25 tysięcy sił sojuszniczych z wymienionych wcześniej formacji wojskowych walczących po obu stronach frontu, a którzy spoczywacie na 80 cmentarzach wojennych w zachodniej Galicji. Stańcie do apelu! Cześć! Was wzywam, mieszkańcy terenów objętych działaniami wojennymi w 1914 roku z okolic Kępanowa, Łapanowa, Leszczyny, Żegociny, Łąkty i Limanowej, którzy straciliście życie, bądź też zostaliście ranni. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Strzelec, spocznij! Dziękujemy bardzo za przeprowadzenie apelu poległych. Związek Strzelecki Strzelec, poproszę teraz o rozniesienie światła na groby żołnierskie. Natomiast pana Eugeniusza Szubryta proszę o odegranie na trąbce utworu Cisza. Thank you.
Dziękuję bardzo. A teraz poproszę o zabranie głosu gospodarza miasta, burmistrza Władysława Biedę. Szanowni Państwo, dobiega końca wspaniała patriotyczna uroczystość. Chciałbym serdecznie podziękować panu Markowi Sukiennikowi za inicjatywę zorganizowania i Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu Ziemia Limanowska za podjęty trud zorganizowania tej pięknej uroczystości patriotycznej. Dziękuję serdecznie księdzu za to, że mogliśmy uczestniczyć w mszy świętej, gdyż powtórzę tutaj piękne słowa, że tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Dziękuję bardzo chórowi, dziękuję strzelcowi. Szanowni Państwo, myślę, że jak tutaj stoimy, to tak mi, jak i każdemu z Państwa raduje się serce, gdy widzimy, że nas jest tutaj tak dużo. Bo tym uczestnictwem sami nawzajem siebie utwierdzamy w przekonaniu, że jesteśmy Polakami, że warto być patriotą, że warto myśleć o ojczyźnie, gdyż otrzymaliśmy to w darze od naszych przodków. Nie musieliśmy ginąć, nie musieliśmy cierpieć głodu, niedostatku wojny. Natomiast, proszę Państwa, musimy tą wolność szanować. I nie wstydźmy się patriotyzmu, nie wstydźmy się słowa Polska. My musimy to pielęgnować. Jesteśmy dłużnikami tych wszystkich, którzy o tą Polskę walczyli. Nasz wielki wieszcz narodowy Adam Mickiewicz powiedział: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. I dzisiaj, szanowni Państwo, niektórzy też mówią, że nie jest to cenne. Ale to jest cenne, szanowni Państwo, i musimy to szanować. Bo właśnie, żeby się nie stało tak jak ze zdrowiem, że dopiero zauważamy jego wagę wtedy, gdy go tracimy. Dlatego szanujmy się nawzajem i działajmy wspólnie dla dobra naszej ojczyzny, aby była ona naszą wspólną dobrą matką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z zebranych tutaj pragnie zabrać głos? Bardzo proszę. Od kilku lat co roku, dwa razy w roku uczestniczę w rajdzie szlakami fortów i cmentarzy I wojny światowej organizowanym przez oddział wojskowy PTTK w Krakowie. Jest to zupełnie inaczej. Dzisiaj mi łzy w oczach stanęły. Porobiłem kilka zdjęć. Dziękuję za to wspaniałe święto dzisiejsze na Jabłońcu. Ja jestem w czwartek w Krakowie na w takim spotkaniu, więc poniosę już zdjęcia. Powiem im, że Limanowa też ma coś pięknego i będę zachęcał, żeby w następnych latach nie tylko mieszkańcy Limanowy i okolic tutaj przybyli, ale żeby przybywali inni, żeby to się rozrosło, tak jak ten rajd szlakami fortów w Krakowie. No, pomysłodawcom życzę dalszych sukcesów w tym przedsięwzięciu i dalszych wspaniałych tych spotkań na Jabłońcu.